6 razy na 10 bym wziął. Nie miałbym wyboru. Nie, nie miałbym żadnego wyboru, no to... Ej, trzeba ludzi powiadomić o tym, żeby nie kupowali. 200 metrów nad ziemię, nie angażuję się w nasz ekosystem, staram się spojrzeć jako skała. Na przykład, co my odpie... Nie jest ostre, nie jest ostre. I tu strasznie się to spociłem, co? Ameryka nie ma szans. Z Polską. Ogólnie fajnie, że to pokazujesz, bo prawdopodobnie to jedna z tych krów, która tak została odjebana, jest gdzieś jej mięso w tej paczce, nie? Tak, no tak. Bo tak już jest. No i teraz my żyjemy w danym paradygmacie. Rozkminy życiowe. Mięso potrzebne, trzeba jeść mięso. Nie wiadomo, czy jeść teraz, bo człowiekowi tak szkoda tych zwierząt. I sam mam rozkminę, czy jeść po tym, co wyjrzałem. No i chyba zjem. A jakbyś tak obiektywnie spojrzał? O, jak mi strzeliło. Obiektywnie? Postaraj się wylecieć ze swojego ciała. No jak, ale jestem człowiekiem. I spojrzeć na to jako... Jestem człowiekiem na najwyższym... Istota wyższych wibracji, że patrzysz na to. Jesteś najwyższym łańcuchem pokarmowym. No. No i akceptuję to, że właśnie jestem po to, żeby jeść te, co są niżej w łańcuchu apex. Zwierzęta. Jesteś tak, apex. Jesteś apex. Ale to jeszcze wyżej mówisz. Tylko, że teraz patrzysz z perspektywy ekosystemu na świecie. Że ty żyjesz w tym ekosystemie i faktycznie bronisz się na swoją korzyść, wykorzystujesz to i je zjadasz, bo jesteś mocniejszy, ale jakbyś miał spojrzeć z perspektywy może nie Boga, ale tak... No, jesteśmy rasą, która jest w stanie... Znaczy, jesteśmy ludźmi i jesteśmy w stanie więcej chyba... Możemy, poczekaj, tylko dokończę, możemy spojrzeć na to bardziej niż tylko zwierzęta, niż tylko apex predatorzy, nie? Konstruujemy tak niesamowite rzeczy, a równocześnie mamy jeszcze te takie przyzwyczajenia, które wiążą się typowo z... Nie wiem, z prehistorią na przykład. Tak, ale to nie nasza wina, bo cały czas wytwarzamy jakieś hormony, że jesteś głodny, musisz dostarczać kalorii, żeby rosły ci mięśnie i żeby żyć, więc to nie jest nasz wybór. Świadomość masz, ale ciało zostało sprzed milionów lat. Ale gdzieś tam nauka do tego dąży, że na przykład będzie mięso wytwarzać w laboratoriach. O, to tak możemy to. No. Tak możemy to załatwić. Jeżeli na przykład w laboratorium mi wyprodukują coś takiego, że będzie identyczne w smaku, identyczne w wartości, to czemu ja mam wpierdalać zwierzę? No nie, ja nie mam powodu żadnego. Ja wtedy też bym się chyba zastanawiał. Nie mam powodu wtedy. Już bym nie jadł. Nie, tylko bo... dla samego faktu, że to zwierzę, a niczym się nie różni, to bym nie jadł. Bo ja też nie jestem eko, ale tak obiektywnie staram się spojrzeć. Jako, ja sobie wyobrażam, że patrzę tak, nie wiem, z 200 metrów na jakąś grupę, nie wiem, 200 osób dziennie. I co my robimy codziennie, ci ludzie, to raczej tak obiektywnie dałoby się to zoptymalizować, żebyśmy byli bardziej zgodni z wszechświatem, nie z naturą u nas, tylko trzeba się do wszechświata dostosować, a nie do natury. To jest coś takiego jak, że głupszemu ustępujesz, nie? No to okej, wiem, że lew chce cię zajebać, wiem, że byk chce cię zajebać, tak. Ale no jednak jesteś ponad nim, dajesz mu sobie żyć w jego naturalnym środowisku, tak cię natura stworzyła, że masz przewagę, że jesteś mądrzejszy, więc robimy ustępujesz mu. Rezerwaty lionom. I pewnie to zmierza do tego, że będziemy, że jako jesteśmy lepsi, no to zrobimy sobie mięso w laboratorium i damy im żyć, bo taka jest nasza odpowiedzialność, że pomagamy słabszym. Tak, dla mnie nie chcę żyją. Jak dostanę mięso syntetyczne. A potem przychodzi zagrożenie z zewnątrz i my takie naiwniaki nas wykorzystają i nie ma naszej cywilizacji, bo przez te nawyki, że chcieliśmy każdemu pomóc. Ktoś to wykorzysta, kto to przyleci. I ktoś to wykorzysta i nas zajebie. Przyleci i ty wyjdziesz z chlebem i solą do statku kosmicznego i dostaniesz strzała w łeb. No właśnie, więc być może takie tradycje wyostrzają nasze zmysły i tak jakby wyczulają nas na potencjalne niebezpieczeństwo z zewnątrz. Czy to jest inna nacja, która chce nam zagrozić, czy to będzie w
przyszłości inna cywilizacja, nie wiem tego. Póki co ale przez może... miliony lat działało, bo jesteśmy tutaj i nie wyginęliśmy. No, więc podsumowując, żeby żeby chronić nas, może musimy mieć takie przyzwyczajenia, takie prymitywne, pomimo tego, że my idziemy do przodu, ale powinno trochę zostać w nas tej prymitywności, żeby bronić najbliższych. Cieszę się, że doszliśmy do tego, bo czas zasmakować w tym pysznym mięsku z Ameryki. Teraz już możesz z czystym sumieniem wpierdolić amerykańską wołowinę. Tak, widzicie, wiesz, że nie jest to dla nas łatwe, jest amerykańska, ale... Wszystko to amerykańskie jest? Ale test trzeba zrobić. Na końcu jest Polska, na końcu jest wołowina taty Błażeja, nie? Wielki test, zaczynamy. Tak. Suszonej wołowiny. Jeszcze mówią, żeby rodzinę bronić, żeby mieć ten wyostrzony zmysł, że potrafisz pociągnąć za spust jak trzeba. Szybciej regenerowały, żeby mieć więcej siły. A nie jak w filmie Goście, nie? Polecam film Goście. Dobry film, zobaczcie sobie. A propos tego, nie? To będzie dobre, jak sobie to zobaczycie po tej rozkminie. Dobra, zaczynamy pierwsze mięsko. Znaczy tak, co mnie zaskakuje, to opakowanie. Jak byłem w Stanach 4 lata temu, to raczej były te opakowania inne, kojarzę, że albo zbliżone to, co jest u nas na stacjach, często benzynowe, takie całe, wiecie, taki dojpak zadrukowany. Ty kojarzysz takie przyzwyczajenia? Ale... Tak jak te ostatnie? No, coś takiego, tylko że też u nas są inne dojpaki. Dobra, no jedźmy. Ale zajebista historia, wiesz? Jaka jest historia 100 tego? 100 lat, małe miasteczko, Northwoods, Wisconsin, że mają korzenie, są, wiesz, dumni z tego, że w małych miastach, w sieci małych miasteczek robią to. Ty wiesz, Northwood, małe miasteczko i typ z pneumatykiem. Ale nie, to jest... ale wiesz co? I to jest jeden, ten dźwięk to jest krowa, która deda i dedniętą krowę do dojpaka. Dojpak. Dojpak. Ale nie może dojpak. Być tak dokładnie. Dojpak. Bo ty nie pokazujesz, że starannie wybierasz każdy kawałek 100%. Dobra, starannie wkrótce. Nie może być tak raz. To nie jest masówka. To starannie wybrane. Najpierw masuję ją. Pneumatyk. Ale starannie. I ostrożnie. Dobra. Fajnie, że są ważne tematy. Dobra, otwieram pierwsze. Konkurs do wygrania. Zgrzewka Jig Grape, co trzeba zrobić? Like, sub, comment i jutro odpowiadamy na wasz komentarz, ile ci do was zgrzewka Jig Grape! To jest po prostu original, czyli to jest to, co u nas jest original raczej. Bez żadnych posypek, tak? Mhm, fajnie pachnie. Wiecie co? Szkoda, że nie mamy tych z Polski. Bardzo dobre. Szkoda, że nie mamy z tych z Polski, bo ostatnio jak kupuję te polskie, to mam wrażenie, że są bardziej sztywne, bardziej się ciągną i nie mają jednak takiej głębi smaku. Że są bardziej, mniej tak jakby dosolone, takie bardziej neutralne, ale... A to można kupić w Polsce? Możesz, tylko że to jest inna, mam wrażenie troszeczkę, nie wiem, inny dostawca, bo to jest inny dojpak. Ale pierwszy raz w życiu mi bibżerki smakuje. Bo to... Nie miałem jeszcze w ręku bibżerki, że sobie ugryzą i tak, o, jebałbym paczkę. Ja to bym opierdolił. No to, to mówię ci, że to bardzo jest, dobrze. Że to jest raczej podobnie smakuje w Polsce, original, ale inaczej. I gorzej. Ale tej firmy? Tak. Jest tylko na Polskę inny dojpak. W Europie może już nie tak starannie selekcjonują wołowinę. No. Zawsze miałem tak, że nie kumałem tej waszej fazy, bo to bibżerki dla mnie taki suchar bez smaku. Tak, taka skóra. Ale to jest tak zrobione, żeby właśnie w większości smakowało, bo jest kruche, takie mokre. Bardzo łatwo też jeść, nie dość, że jest smaczne, to jeszcze to się tak... Bo dla mnie jerky zwykle to jest taka guma do rzucia i nie chce mi się męczyć z tym. No. Wolę chipsy. To prawda. Ale skład mnie zastanawia, bo to prawda, aż nafaszerowany trochę. No to weź sprawdzamy skład. Ty sprawdź skład, a ja powiem właśnie, że ja też się nie kręciłem ostatnio. Przestałem na stacji kupować często jerki w trasie, bo właśnie za bardzo się ciągną. I aż teraz sobie przypomniałem, jakie powinny być jerki. I tej samej firmy, nie tylko inna dystrybucja takie. Musimy zobaczyć tył etykiety tej polskiej. Nie wiem, czym to jest robót napierdolony, ale takie coś to ja mogę jeść. Może w Europie nie mogą napierdolić. Może jest inny... Inny rzut, bo są jakieś ograniczenia. Albo my nie mamy takich fabryk dobrych.
jak w Stanach do tego akurat, bo nie mamy aż takiej tradycji tego. Ja muszę was posłuchać, bo dla mnie to jest na przykład dycha, nie? Ale ja nie mam w ogóle odniesienia. Ja też nie mam odniesienia, dlatego dam 8, tak na wszelki wypadek. Boję plus za to, że się łatwo ją je, co nie? Ja ale suszona wołowina powinna inaczej. Okej, czyli... Inną strukturę wierzę, powinna mieć. Dobrze mówię. Jest tak, dużo, wiesz, cukru też. A cukier jest, no. Konsystencja powstała, no musi być coś tam dodane. Ej, ale i zobaczcie, każdy brzuch po kawałku i każdy kawałek jest miękki, nie? Nie przypadek. Ja też jeszcze dodam, że ja wołowiny ogólnie nie lubię, nie? I beef jerky też. A to jest dla mnie takie jedzenie typu dycha. I teraz sprawdź to, bo jesteś w trasie, nie? Podjeżdżasz na stację i zobacz, jakie masz makro z tego, nie? Dobra, to na kontener mówię. 4,5 fatu. No. 4,5 fatu tylko. Czyli nawet ciutkę mniej niż masz w naszym batonie, nie? To jest na paczkę, czyli paczkę. Paczka ma 80. Okej. 81. Ale 81 gramów. Serving. Nie, spokojnie. Jest per kontener 230 kalorii, spokojnie. I jest 81 gramów kontener i jest 4,5 grama fatu na kontener. Fajnie sodu. 1490 mg, dlatego też się dobrze po tym czujesz. Dla osób trenujących to jest moim zdaniem bardzo pożądane. Proteina 30 gramów na kontener. No to nie, no to poczekaj, to baton nasz ma 30 gramów i ma 6 fatu, ciutkę więcej fatu, ale zobaczcie, no jednak jest eko bardziej baton. Czemu 10 gramów? No nie, źle. Nie zabijamy zwierząt. Ale męczymy je w mleczarni. Nie. Na kontener jest 30 gramów białka, bo masz per serving, bo masz pewnie... Okazało się, że serving to jest mniej niż kontener. To jest chyba prawo. Tak jak u nas nie możesz sobie napisać na etykiecie, że masz no na 100% robię. Owca, co jest lepsze, też ciekawe pytanie. Wolałbyś siedzieć w boksie i całe życie, żeby cię doili, czy wolałbyś po prostu zostać usunięty? Fizycznie. Nas doi kto inny w tym kraju. No co byś wolał? Ale a propos czego ta debata? No dobra, zgadza się, przeczytaj. Nie, to jak? Ja mówię, że to jest ja to nie. Humanitarny plan. Ja mówię, czy to jest złe, ja mówię ci. 200 metrów nad ziemię, nie angażuję się w nasz ekosystem, staram się spojrzeć jako skała, na przykład, co my odpierdalamy. Ale mówisz, że baton jest jakby bardziej humanitarny, no ale masz serwatkę, gdzie po prostu krowy muszą Lego być dojesz, cały dzień, nie wiem czy cały dzień, to prawda, ale większość życia dojada się i siedzą sobie w miejscu i się doją. Czy wolałbyś po prostu być przerobiony na wołowinę, czy wolałbyś być dojony całe życie? No, ta perspektywa jest... Mdła jest ta perspektywa, nie? No, ale Saker też powiedział dobrze, że my jesteśmy dojeni. Jesteśmy dojeni przez różne... Też jesteś dojony, no. Przez różne te... Ej, dobra, jedźmy dalej, to oceny. 8. 9. Tam, 7. Wierzę w dychę. Ja daję 9. Dobra, lecimy dalej. Wild River, Old Fashioned Slow Dry. Czyli wolno schnąca, staro modna, green chili, to wołowina. Makro mamy... Tylko, że tutaj jest na serving, czyli plus dla Jack and Linksa, że daje całą tak jakby... No bo mamy teraz tak... Rzadko dają, nie? W ten sposób. Z reguły jest tylko tak. Na 28 gramów mamy 3,5 fatu, czyli tutaj będzie więcej fatu raczej. Mamy 15 protein i to nas interesuje, nie wiem... Też protein więcej, zobacz. A tam ile jest? 10? No, tu 15. 100% wołowiny, starannie wyselekcjonowanej. W przeliczeniu, wiesz, fat na białko może być podobnie. Ciekawie się zapowiada ogólnie. Ale śmieszne kawałki to są. I o co w tym chodzi? Totalnie inna już wołowinka, co nie? Green chili, tak? Zielone chili. Jaki wielki patyk. Ona już jest bardziej przysmażona. To jest to, czego ja nie lubię. O, patrz. No. O to. I tak, nie? To tak się nie dogadamy. Mhm. Wiesz co, mi się wydaje, że tak jak u nas... Tak. Ej, ale weź sobie inny płat. Nie. Już bardziej taka... Weź sobie szerszy. Chuj. Ale szerszy. Ale chyba mi styka. Mniej przetworzona konsystencja mi się wydaje. O, ciut twardsza, taka suchsza. To jest tak, to jest taka... Pewnie tak na początku jerky wyglądało, więcej tak naprawdę. A dopiero Jack and Links to zmodyfikował, żeby to dostosować się do mainstreamu, żeby tak jak ty powiedziałeś na początku, żeby w większości to smakowało. No i telewizja, w takim kierunku powinno pójść. O, trochę suche, trochę takie wilgotne. Końcówkę przesuszone. Dlatego to dali węgli, wiesz? Nie ciągnie się. Tutaj jest 6 węgli, tu 0. No tam już taką plastelinę jest. Cukier dodali, w stronę idzie. Cukier i zboże dodali, żeby zwiększyć. Fajnie jest takiej ostrawy, poda mi się. Fajnie. To jest taka akcja,
że jak ktoś lubi, wiesz, taką, idzie na wesele i lubi to staropolskie mięso, taką dziczyznę czy coś. Ja lubię, no. No, to pewnie, tylko że to i tak jest mniej hardkorowe, ale od tego się zaczęło pewnie, że takie jerky powinno być i właśnie potem zostało to przekształcone, ale to już powiedziałem. Ty, dla mnie i tak jest mocne, fajne, fajna odmiana. Mocne. Trafia do mnie to, konsystencja, smak. Tu ostrość nawet też. Powiem ci, że mam tak, że raz bym zjadł te, raz te. Na równiczy i na dziewiątkę. Też bardzo dobre. Ja 8. Są inne, ale taka sama ocena. Ja tu 9 daję. Nie ma żadnych barwników, ani sztucznych wzmacniaczy. No, no to a tam są pewnie, plus. Nie? To jest bardziej właśnie tak dla mainstreamu, nie? Dla mnie, na pewno. I teraz mamy beef jerky. Sweet and hot. Fajny może być. Zesty hot spices. Ogólnie zesty słowo ostatnio jest popularne, nie? A ja miałem je w Wordle i kurwa nie pamiętam co znaczy. Zesty? Takie twarde. A nie zesty to jest takie... takie... że fajne, tylko że takie... Sprawdziłbym smooth, takie w telefonie, smooth? Ale nie chcę się zbliżać. Dawaj, weź sprawdź co to znaczy zesty. Masz coś przy sobie? Bo to już nawet wiesz, w Polsce patrz, piszą zesty, a my jak te boomery nie wiemy, no nie wiem, ale ja właśnie kurwa powinienem wiedzieć. To jest chyba taki ja się smooth. Ja nauczy się na zawsze. Że co, zrobisz tak to smooth, tak gładko, zesty. Zesty. To już wiem. Dawaj, nie, no, ale to zobacz. Zesty to mi od razu rozjebało łeb, no rzeczywiście. Zobacz zesty. Rzeczywiście jest zesty. Od razu klika, nie? No. A ja jestem po śniadaniu dużym, a tak mi się zachciało teraz tego chlupać. A ja też dzisiaj jestem twarde po śniadaniu. Ty. Wyjątkowo. Ej, twarde? Wiecie jak nie, akcja? Mięciutkę. A w Stanach duży wybór jest? W jerków? Jest. Jak to jak było? Na każdej stacji masz. To jest dla mnie suszona woda. Uważaj. Jest cukru najebane, nie? Przetworzone w pól. To męczy cukier, brązowy cukier. Ale tu już nie ma. Mi smakuje. Dużo słabszy od Arjuna. A właśnie dla mnie przez to, że jest odrobinę słodkie, daje 9,2. Fajnie, że zaczęliście, nie wiem jakie oceny teraz. Dopiero zaczynam oceniać trzecią. 9,2. 7. Fajna jest ta słodkość. 5. 4. Tak, w sensie ty czujesz, że to jest sztuczne. I dlatego taka konsystencja, to nie przypomina mi suszonej wołowiny w ogóle. Nabrzmiałe, mokre. A gdybyś wyparł się tych zasad, powiedzmy? To i dalej i tak mi nie smakuje. Okej. Przykombinowane. Mamy znowu Wild Riverkę. Mild, czyli taki średni smak. Ni to ostre, ni to nieostre. Było takie przysłowie. Encyklopedia, to mild. Coś tam, ni to coś tam. Nie mild. To było w encyklopedii, wiesz, mild. A sprawdzisz, co ni to jest ostre, ostre, ni to nieostre. Sprawdź, co to jest zesty. No weź sprawdź. Już no. Sprawdzam. Weź, nie, bo zobacz, co on robi. O! No właśnie dlatego robią pod mainstream, nie? Nie każdy lubi to. Ogólnie to są takie kabanosy. Tylko, że w Ameryce. Niedługo będą robić, kurwa. Tak uproszczone rzeczy, kurwa. Każdy już tak słaby będzie. Każdy już tak słaby będzie, żeby już nawet będziesz musiał, wiesz, być karmiony, kurwa. Hej Siri, opierdol za mnie jerka. Będziesz tak słaby. Już opierdalam. Przetraw wstępnie beef jerky. O kurwa, ty. You sure about it? Co? Ostry? O. Co to jest mild? Ni to ostry, ni to nieostry. Na przykład tak obiektywnie jest to naturalniejsze mięso niż Jack and Link, ale obiektywnie to jest dla mnie 7. Slow dried jest napisane, ale zobacz jak mięsem pachnie. No, ale smakowo, bardziej natura, ale... On chyba więcej białka ma. Mi nie siedzą te Wild River. Te Jack Linksy są fajne. Ale tutaj tych struktura była inna niż tych. No wiem, ale mówię już ta tak. Ta była fajniejsza. Mówię kolektywnie. Te nie? Dwa, to Jack Linksy wolę. Strasznie jestem wyciągnie. Prostym chłopakiem. 15 białka na cool. Porcję, tak? Tak. To jest dużo. Bardzo dużo. Czyli będzie 45. Praktycznie razy 3,7. Razy 3,7. 15 razy 3,7. Obliczysz? Panie, kurwa, cyfra. Wie co mam obliczyć? 15 razy 3,7. Już liczę. Weź dawaj, Kam, to ty nie, 3, a może liczysz, a my to oceniamy. A może razy 3, 2, czekaj. 56. 15 razy 3 to wiem nawet, że jest 5 dych, masz tu białkę. Ja bym sobie te zarezerwował po nagrywce na pewno. No to fajnie. Zobacz jaka różnica, dla mnie na razie najgorsza, a dla ciebie 56 mówiłem. No. O. Sekundę. Czuję. To ja powiem ci, że ja nadal liczę, nie? Czuję wołowinkę. Dla mnie to jest to samo. 4. A ta konsystencja tego?
konsystencja tego jest 4? Lepsza konsystencja, ale to jest ostre, więc zaniżyłem w chuj. Okay. I to wydawało się sztucznym smakiem przy tym. 9,5. Przy tym oryginalu taki sztuczny. Dobrze powiedziałeś, wydawało się. Możliwe. Ale jak Robert to mówił, to mnie tak olśniło, że też tak mam. Panowie Pepe. Nie oceniliśmy. Ty nie oceniłeś. 6. Najgorsze ze wszystkich dla mnie teraz. Tak, tak, tak. To i twoje alter ego. Czekamy na waszą ocenę. Panowie Pepe, nikt się tu nie zmienia. O, jest 9 w ogóle. Nie biorę. Serving. Czyli 1 gram. To jeszcze najebali więcej cukru. Najebali pepera i... To jak galareta będzie teraz. Pepera i cukru, no. Ale zobaczmy, nie skreślajmy. Kurczę, jakby takie coś było na stacji, kupiłbym. Ale te poprzednie, ale to nie wiem. Mówisz, jest. Ale takie identyczne nie ma. Nie ma, nie, nie ma identycznej, no. O! 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 Ze względu na o twoje, wziąłem kolejny kęs, żeby sprawdzić jeszcze raz, ale... Bałem się, że ten pieprz mnie tak zepchnie, nie? Że idę sobie fajną ścieżką, nagle pieprz... Wypierdalaj, do oryginali. Ale nie. Powiem ci, że trochę nie. Trochę mnie dygnął, ale się utrzymałem. Powiem ci, że nie. Że nie ma podjazdu do tego. Że to kombo jest o wiele fajniejsze niż pieprz. Poza tym to jest jeszcze 1 gram. Ale ty, ja mówię o swojej opinii. Ej, ty też jest 1 gram miałka. Bniej. Bniej. Raszmację. Wow. No? Wow. No kurwa, to jest bardzo bliskie tego Origina. Ja daję 8. Pewnić. 8. Ja daję 6,5. 8. Ale rozumiem, ludzie 50+, pieprz. Razem mamy 50+. Dawaj Robur, jeszcze daj 9. A to mogłoby się nazywać mid, a nie mild. I wtedy by było git, nie? Teraz mamy black pepper, czyli po prostu marka konkurencyjna. Tak. Mi się to podoba te z pieprzem, bo to dla mnie klasyki. O, tutaj jest totalnie coś innego, mam wrażenie. To będzie to twarde też, nie? Tak. Zero Hevengate. Dla dzieciaków. Wydaje się mogę. Nie, to właśnie nie dla dzieciaków. Nie, nie dla mnie. Nie, to ja nie rozumiem. To dla starych i tamto poprzednie też dla starych? Ej, wyobraźcie sobie, że zamiast kabanosów jemy to. Czyli nie spożywamy przez 10 lat naszego dzieciństwa. Jadłeś kabanosy? Tysiące fatu. No, oczywiście, że jadłem. Zawsze na zawodach się dostawałeś paczkę kabanosów. Na wycieczki, nie? Przepraszam, tak było. No. Wycieczki. Serio? Tylko dostajesz to. Dostajesz białko, nie? Ja jadłem Snickersy, ale nie kabanosy. I potem jest ta rozkmina. Ostatnio sobie rozmawiałem o tym z Sakerem, bo Tom Plas na TikToku nagrał, taki, znaczy nagrał. Wrzucili z nim taki filmik, gdzie opisuje, że... To chyba nowe jakieś nagrania. Że masło jest lepsze niż margaryna, bo margaryna nigdy się nie metabolizuje i zostaje na zawsze w ciele, a masło... Nie, 50 lat. A, 50 lat, sorry. A masło wykorzystujesz od razu jako energię. I my mieliśmy taką teorię, jak zaczęliśmy trenować, że ten cały fat ze zwykłych chipsów, kabanosów, który... konsumowaliśmy za dzieciaka, trzeba było przepalać jeszcze w tych wczesnych, po, tak jakby wczesnych latach stażu na siłce, żeby jak docinaliśmy na zawody, żeby przepalić na przykład tłuszcz z nóg i tak dalej, nie? Ja pamiętam na pierwszych zawodach, że ty miałeś żyłę na łydce, a ja nie miałem. Na udach nawet miałem. Miałeś na udach też, no ja nie miałem, dlatego, bo ty więcej czasu trenowałeś i miałeś więcej czasu, żeby przepalić ten fat z młodości, ten fat właśnie z kabanosów i ze zwykłych chipsów, bo on... Tak, i też ja nigdy nie byłem, nie doszedłem w ogóle do bycia, wiesz, takim krągłym. Ty miałeś taki etap, nie? Znaczy, no... Tam, co no, jeździłeś na te wakacje. No. No to mi się nigdy nie udało do czegoś takiego dojść nawet. Dobre, to mogła być też to moja przewaga. Tak. Ej, te pieprzne są o wiele lepsze niż żaden inny. Zajebiste. To jest najlepszy Wild River. Ja chciałem to powiedzieć, dlaczego mi zmarnowaliście. I o dziwo, nie mają tej zjebanej struktury, nie? Co w tych poprzednich, że tak... Saker, i teraz proszę cię, bo nie chciałeś, ale chociaż te były ostre, ale te mają dokładnie taką samą strukturę, tylko wziąłeś jakiegoś frajera cienkiego. Wziąłeś frajera, to jest ale to ja samo. Ja też go rozcieńczałem, żeby był płat i było to ale samo. Ale ty wziąłeś taką belkę, a serio, to jest to samo, więc tutaj na pewno by była inna ocena. Ja rozumiem, że są za ostre, ale... Mogłoby skoczyć jeden do góry. Mogłoby, no to jest dużo. 8 dla mnie. Jak pod koniec coś zmieni, to... 10, 9. 8. 7. Dobra, teriyaki. No, liczę na 10. Tutaj? Z tego co pamiętam, przy pierwszym obcowaniu z teriyaki miałem tak, że kurwa, będzie jakaś dycha. I powiem ci, że to nie jest to teriyaki, co myślisz. Dobra, tak ale mi się wydaje. Chyba Savoy nam... Wymazuję to i z czystą głową. Savoy nam zakrzywił pojęcie teriyaki. Ale zobaczmy, może się to zapamiętałem. Jest. O kurwa, zobacz, ty. Jakbyś może też poskarżę.
Poskakać możesz na karty jakbyś wyciągał. No, albo ten, zamiast karbon... Ja takie L idealne, nie? Zamiast w butach do biegania karbonowych wkładek będą stosować beef jerky z Jackiem Minsa, zrobią kolaborację i będziecie wybijać do przodu. Startówki będą z wołowiny Jackiem Minsa. Mam łyżkę do butów, chcecie? Nie chcesz zakryć jakiegoś? Tu jaki kawał plasteliny, kurwa. Dawaj, ulep baza astrala. Ej, co są daktyle? Czy wołowina? No, jest tam. Dobre porównanie. Daktyl chły. Ale jakie mięciutkie. Chemia. Nie. To jest za dużo. Czujesz teriyaki, ale nie jest teriyaki. Właśnie nie czuję teriyaki. Czuję kurwa daktyla. Idealnie to nazwałeś. Wiem, że tak. To jest zbyt struktura daktyla. Nie no, ja czuję teriyaki. Czuję troszeczkę sosu sojowego. Ale w całym opakowaniu jest 18 cukrów. Dobrze. Nie chcę mi się do końca tego kawałka. No niedobrze. Ej, trzeba ludzi powiadomić o tym, żeby nie kupowali. Tak, zróbmy to w tym filmie. Opublikujmy go. Ale i tak jest dla mnie w porządku. Teriyaki słabe. Ludzie, mówię wam. 11 białka jest jak coś w nich. Dla mnie i tak jest spoko, ale to nie jest, wiecie, teriyaki ma tą odpowiedzialność, że jak coś jest teriyaki, to coś ma być na 10, a to jest 7. Na... To jest 7 dla mnie. Jakbym bułkę jadł teraz. Smak tak przez chwilę. Liczysz na to, że to jest twoja żona, a to jest taka kochanka ze snu, nie? A tu chuj, nie? A to taka kurwa Jadwiga wyszła. W miarę dobra plastelina, no. Dobra, no 7 jest. Dla mnie 7 jest tutaj. Dla mnie jest 5, najsłabiej do tej pory. Na szybko gdzieś jesteś, wiesz, w trasie, tu jedziesz autem przez Stan. 5, zgadzam się. Ale co najsłabsze z niej ostry. Inne byś wziął, prawda? Każde jedne... Inne, no, bez tego cukru. Niech ja bym tego nie wziął. Każde jedne, a to tego byś nie wziął. Ty wziąłbym szybciej to, no, to na 6. To też bym szybciej wziął, mimo że twarde. 6 razy na 10 bym wziął. Nie, nie miałbym wyboru. Nie pierdolisz. Nie miałbym żadnego wyboru, no to 6 razy na 10. 10 razy jesteś w sklepie i nie masz takiego wyboru, jest tylko to. Nie. 6 razy na te 10 wizyt w tym sklepie, nie wiem, w Arizonie, kurwa. Biorę. Ale w tym sklepie jest tylko beef jerky i nie ma żadnego źródła innego białka. No bo inaczej to byś wybrał inne źródło białka. Jakby nie było innego źródła, no to wiadomo, że to. Bardziej jest tak, no, ale jest jednak 20 węgli nabijać paczką, no to wiesz, 5 paczek zjesz, kurwa. To tak. Wygląda tak, cukru. Jest apokalipsa zombie, opierdolona jest stacja, o dziwo zostały te. I 6 no na 10. Wtedy jest zjesz 6, ale 6 na 10. Nie. Wtedy. Dopiero wtedy by się wziął. Jakbyś miał te wszystkie do wyboru. Jest apokalipsa zombie, zostały te, mówisz, dojesz, chuj. Trzeba jakoś przeżyć. No, to nie jest kurwa 6 na 10. Ty, a to... To jest zombie apokalipsa / desperacja na 10. Kurwa. Ale tam to jest... Natural wołowinistyk. Co to jest? Co? Na plana wołowinistyka. A to ta sama cały czas firma jest? Wild River. No. Dobra, o co tu chodzi? Chili pepper. Dwie firmy są. 2% or less of salt. Czyli jest bardzo mało słone. Tyle. Reszta jest nieistotna. Maltodekstryna jest. Totalnie co innego. Jest inny klimat. O, naturszczyk. Ostry naturszczyk. Bez soli, no. No. Czuć, że jest mało. Inny klimat niż poprzednich trochę. Chciałeś to chyba jakieś, żeby było. Fajnie, no. Tylko sweet. Jeszcze trochę sweet jakby były. Bo jest hot. A jakby były sweet and hot? Dla mnie. Ale dobre, fajne. Te bym najlepsze wybrał. Najlepsze z ostrych. Najlepsze z ostrych. Te biorę, nie? Dobra, pobudzić się po trasie. Już 4 godziny w trasie. Mojave Desert. Dobra, biorę te 6 paczek i równocześnie jem je i tak sobie myślę, nie ma wzmacniaczy, dobrze robię ciało i zajebiście smakują i są mięciutkie. Naprawdę teraz mam dylemat, czy nie dać 9,5. 6. Kurczę, jakby odrobinę mniej ostre. O, mniej ostre, no. Ale odrobinę to, bo już chciałem dać jakieś 8,5 czy 9. Miałeś spóźniony efekt, nie? Bo mówię, że nie ostre. Trochę są. Są ostre, tak panowie, są, nie. Ale nie dam rady, paczki. Są. Ale są podobnie ostre do tych poprzednich, ale to już nie eliminuje z 9 po prostu. Ja 9 daję. Jest bardzo dobre, kurde. Powiem wam, że wyobraźcie sobie, że jesteście zamuleni już po trasie, wychodzicie na stację. Już jedliście 4 razy te, albo te jadłeś już 4, już zjadłeś 10 razy te, kurwa. No to już chcesz się odmulić, nie? To odmuli ta ostrość. No. Ogólnie bardzo dobre. Nie wiem, czy dodać plus, czy minus tej ostrości, bo tak jakby oceniam pod siebie bardziej, co nie? Masz prawo. Ostre. Mocna ostrość. Powiem wam, że jest presja na ogniu barbecue. Kiedy? Bardzo jestem ciekaw, jak to wyjdzie, no. Nie? Bo to możemy chyba powiedzieć, że wszystko to dostaliśmy od taty Błażeja i agenda z
firmy na ogniu barbecue jest taka, że Ameryka nie ma szans z Polską. Kurczę, i mamy to dzisiaj przetestować będzie. Na odcinku. Ale Ameryka to kolebka tego produktu. Ameryka jak to? No i patrz, nie ma szans. Dobra. To tego wszystko jest od taty Błażeja. On właśnie nam zamówił z Ameryki beef jerky i powiedział, że jego są lepsze. Jestem ciekawy właśnie, bo wy nie lubicie takich suchszy, co nie? Zobaczymy. Ale Amerykanie to wymyślili, ciężko będzie ich przebić. To lecimy z kolejnym. Ale ostrość mocna. Jalapino. To ostrzegam naszych widzów kochanych, że mocna ostrość. I to może być dycha. Jalapino. To może być na mnie dycha, zobaczymy. Patrz jak pachnie. Jak jalapino. Pachnie jak jalapino. A to za ostre będzie, tak, dla nas? Właśnie nie, wydaje mi się, że nie. Jest moc. Nie jest ostre, nie jest ostre. Masz kurwa spocony wąs. Nie jest ostre, nie jest ostre. I tu kurwa krople. Ty strasznie się tu spociłem, co? No. W ogóle nie mogę tak być połowy odcinka, kurwa. Nie jest ostre. Już tu czerwony. Ale zauważyłem kurwa to, że dzisiaj z rana też się spociłem w tym miejscu. Nie wiem o co chodzi. Nie, tak nie miałem. Ty się w ogóle pocisz tu. Tu w studiu. Dużo węgli. Zapierdolony byłeś ostatnio, tu miałeś te. Dużo węgli. Ty, tu jest 19 cukru w parce. Znowu? No jest dobre. Ale są dobre. Faktycznie nie jest ostre. No, naprawdę. To są najlepsze ostre. No. To jest 7. Dla mnie to jest 7. Bardzo dobre. Kurwa, tylko ten cukier mnie tak jakby wstrzymuje, żeby to bardzo, bardzo mocno ocenić. Cukier cię wstrzymuje? Nie musiałoby go tam być tyle. Tak, ale fajny smak. Konstrukcję nadaje. Ja myślę, że cukier właśnie daje to, że to nie jest taki wiór. W sumie. Kurczę, to jest tak, widzowie, że... To jest to przewaga Jack Linksa, nie? To jest jakbyście już takie danie, nie? Fajnie tak już doprawiona, jakby coś tam było oprócz tego mięsa, nie? Właśnie jalapeno, nie? Tak mi coś nie podeszło ogólnie. 5. Ja też... ogólnie smak mi też dam 5. Już pomijając konstrukcję. Ja daję... To daję 8,5. Daję 8,5 jednak. 8,5 dał jalapeno. 9,2. No. Rozumiem teriyaki, tylko to są... Bites. Tender bites. Dried, hardwood smoked. Te. Teraz seasoned cuts of beef. Rodzynki. To już jak dla kota albo dla psa, co nie? Dlatego jemy. Ej, ale ciekawe. Inne, zupełnie inne niż plastry. Ten, patrz jego wąs. Kurwa, o co chodzi? To nie jest ostry. To już kurwa czerwone. Nie mu z nosa leci, trzeba jaki gile miał. Rozkłada się kurwa. No w ogóle tak kurczaka mi przypomina, ale... takie palce z kurczaka. No. Ale inne, nie? Niż tamto teriyaki. Kurwa, ale lepsze. Mniej cukru? Mniej, no. Zobacz, taka przekąska. A my mamy tylko te kabanosy, kurwa, 30 fatu, nie? Właśnie, kurwa, nie pijam tych kabanosów. Serio, ja nigdy nie jadłem kabanosów. Ja właśnie jadłem. Nie no, w chuj osób je kabanosy. Tu minus za kształt. Ale one w lodówce nie muszą być. I to jest duży plus ich. Że masz mięso nie w lodówce. Co, że masz trochę jakbyś jadł Cezara dla psa? Takie kostki, czy co? Nie wiem, do czego porównać te kostki, ale te, ich kształt mi no, jakoś nie ułatwia jedzenia. O, a przed chwilą było, że... Wolę płat. Lubisz łatwo? Łatwe płaty. Na łatwiznę. Długo będą robić, kurwa, tak uproszczone rzeczy, kurwa. Każdy już tak słaby będzie. Każdy już tak słaby będzie, żeby już nawet będziesz musiał, wiesz, być karmiony, kurwa. Dla mnie to jest numer 2 po tych. Fafik łap. 8,5. Za pieska jak takie. No, ty nie wiem jak to ocenić, bo spoko jest produkt, ale jakoś... Jakoś tak. Kurwa, jakoś tak 6,5, nie? 6,5. Dam 6, smakowo lepiej. Jakoś chyba żyjemy, znowu powtórzę to słowo, jest paradygmat, że testujemy jerki. I nagle wjechał produkt, który za bardzo się wyróżnia, za bardzo próbuje być inny. No to co panowie, wychodzi na to, że to kontra barbecue. Michał? To? Naomi Barbecue jest firmą taty Błażeja i wysyła nam często różnego rodzaju mięsa, są to ryby wędzone, właśnie takie płaty pastrami, płaty wołowiny. Tylko poczekaj, i właśnie jest jedna rzecz, nie? Suszona wołowina Magia Lubczuku z selekcjonowanego polskiego mięsa. Jeden, produkt jest obwędzany w dymie drewna czereśniowego. Dwa, sezonowany w tajemnej marynacie z lubczyku. I trzy, powoli suszony w odpowiedniej temperaturze. Jest jedna rzecz, która was zmartwi, panowie. Ja już jestem zmartwiony. W 100 gramach produktów jest 11 węgli, 33 białka i 20 tłuszczu. I 25 fatu. Czyli kabanos. Kabanos.
To jest zalicza się do rodziny Kawanosa. Ale testujemy smak, nie? Ale no kurczę, na pewno... Makrosy niestety. Musiałyby ulec zmianie, chyba że... Ja sobie przypomnę stopkę tutaj. Ale zobacz, czy to ma 25 fatu? Przecież to się wytapia. Ale chwila. On może policzył, wiesz, to co rozlewał, a może to zatopione. To się suszy w takiej temperaturze, tutaj więcej że on się nie wytopi. Ta? Ale obstawiałbym ogólnie więcej białka. Dajcie mi? 36. Nie wiem z jakiego konkretnie kawałka jest, może zapytamy Błażeja. Stawiałbym, że więcej białka by. Majtak przyszedł. Ja już trochę przejadłem. Wiem, że wam nie podejdą, bo są suchsze. Przejadłem trochę paczek już. Ty? Jadłeś już je? No. Ale fajne to opakowanie. Taką naturę, nie? Takie wiórowate są. Ale zależy też od kawałka. Jest struktura takich ziarenek tłuszczek w Kabanosie właśnie. Jest tu ten fat. To znaczy, bo ja aż tak nie jaram się tym fatem, bo ja ogólnie potrafię mieć Kabanosy, także nie będzie na mnie wrażenia robić 25 fatu. No czuję, że są bardziej naturalne. Mięso ma taki aromat mięsa, a nie jakiegoś chipsa, nie? I przyprawy. Nie, ale... no fajny smak ogólnie, tylko zabija ta ilość tłuszczu, nie? Ale nie mógłbym jeść, bo wolałbym bardziej sztuczne, bardziej wolałbym spaczki, bo są po prostu łatwiejsze do zjedzenia. Ja pamiętam, że kiedyś brałem od taty Błażeja inna receptura i ona wtedy mi bardziej podeszła. Tam mi, bo to jest z lubczyka, nie wiem czy to jest właśnie inna, tak jest jakby lubczyk? Marynata, ale tam mi mniej podchodzi. Przyprawa. Jest coś znanego? No. Magii się robi z niej. Kojarzysz zapach magii? Tak. To jest zapach lubczyku. Ale kurwa, weźcie sobie, spróbujcie ogólnie jakiegoś z tego, co jest podkręcane, a spróbujcie sobie tego. Ciężko jest, to nie jest fair rywalizacja. Ja też nie chcę to nie będzie fair rywalizacja. Nie chcę być hipokrytą, że tutaj ja przez tłuszcz to będę eliminował, bo... Znaczy nie, ja mówię, dobry jest smak, rzeczy. Ale no dla mnie tłuszcz zabija produkt. 25 jest na 100 to praktycznie chipsy tłuszcz. A tu jest 4, nie? Okej. To jest dużo. A jak mam ogólnie smak? Bardzo dziki jest smak. Nie, smak jest dla mnie dobry. Tak? Tylko struktura nie do końca w moim stylu i tłuszcz, nie? Ale smak jest dobry. No. Zupełnie inny. Jakbym sam smak miał oceniać, to jest wysoko. Ja miałem przyjemność inne smaki testować, to lepiej wypadały. A tu jest, te wszystkie są na korzyść, że one są tak poprzyprawiane. Dobra, ocenki panowie. Dobra. Spośród wszystkich to muszę szczerze powiedzieć, że najmniej bym je jadł. Także ocena też będzie niższa. Trójeczka. Najbardziej naturalne, więcej tam jakiegoś pieprzu by mi pasowało. No jednak tutaj minusik leci za fat, więc dam tutaj chyba 6. Dla mnie też szósteczka, gdyby nie fat, mogło być wyżej. Smak jest dobry, ale struktura i fat. I kto wygrywa? No jak wam się wydaje, tak szczerze. Od trzeciego? Nie, o pierwsze miejsce, Myślę, że któryś z tych. Tu leciały dziewiątki i ósemki same. Oryginale. O, no i fajne. Nie miałem wątpliwości, no. To było pewne. To jest tak, pod mainstream. Niemożliwe. Pierwsze miejsce, jak widzicie, już jest u mnie. I to głównie przez ciebie, no bo ty dałeś mocną ocenę tam, nie? 9, ale Owsa też dał 9. Ja ogólnie nawet chciałem dać tu 10, ale myślałem, że jeszcze dycha będzie. No ja mam skreśloną nawet dyszkę, nie? Bo no, więc wiesz, to... Na drugim miejscu ex aequo dwie paczki. Wild River Hot. I pepper? Black pepper od Wild River. Wild Hot. I trzecie miejsce green chili. Też są zajebiste, naprawdę. Aż mam ochotę jeszcze sobie wziąć. To też dzięki Roburowi, Robur dał tu 9, ty dałeś 9, więc mocno ten... Wyrównany test.